Baśń arabska, An Arabian Folk Tale, O Róży Pustyni, The Desert Rose Stone. Prapoczątki tego minerału są związane z legendą o sułtanie, który był nazywany Ben, który poszukiwał bram piaskowego pałacu. This stone's origin is related to the legend of a sultan nicknamed Ben, who searched for the gates of the sand palace. Ben szedł przez wiele dni po pustyni w rażącym słońcu. Ben has been walking for days in the desert under a blazing sun. Spragniony i wyczerpany, thirsty and exhausted, kończy w samym środku burzy piaskowej i traci przytomność. He ends up in the middle of a sandstorm that makes him lose consciousness. W tym momencie wydarza się coś niezwykłego. At that moment something strange happens. Burza piaskowa otwiera się i wyłania się z niej jakaś dziwna postać. The sandstorm opens to let a strange silhouette pass through. Postać wychodzi i kładzie tykwę z wodą w pobliżu sułtana. The silhouette passes through, gently putting a water guard near the sultan. Potem burza zabiera postać ze sobą i zanika. After that, the storm carries away the silhouette again and disappears. Po chwili sułtan znowu się budzi i jest zaskoczony, znajdując obok siebie małą bańkę z wodą. After a while, the sultan finally wakes up and is surprised to find a small guard next to him. Niezdarnie otwiera ją i przybliża swoje usta, aby wypić jej zawartość. Clumsily he opens it and brings it close to his lips to drink its contents. Ku jego ogromnemu zdziwieniu, to his great surprise, kilka kropel wody spada na piasek i formuje nadzwyczajny kształt w zetknięciu z piaskiem. To his great surprise, a few drops of water fall on the sand and form a strange shape on contact with it. Zaintrygowany sultan podnosi ten mały przedmiot. Intrigued, the sultan picks up the small object i pozwala, aby kilka więcej kropel spadło na piasek and lets a few more drops of water fall on the sand. Dzieje się to samo zjawisko. The same phenomenon happens again. Przenosząc tykwę i te dwa malutkie przedmioty w swej torbie, sułtan wznawia swą wędrówkę. Carrying the guard and the two objects in his bag, the sultan resumes his journey. Ale nie traci z oczu swego pierwszego celu, aby znaleźć ten tajemniczy piaskowy pałac. He does not lose sight of his first objective. Find the mysterious palace. Po kilku godzinach wędrówki znowu jest wyczerpany. After a few hours of walking, when he is exhausted again, Ben odkrywa źródło wody
i biegnie w jego kierunku. Ben discovers a body of water and rushes towards it. Jakby dziwne drzwi wznoszą się ku niebu i teraz stoją przed nimi. A strange door that seems to rise up to the sky now stands before him. Postać, która wygląda dziwnie, tak samo jak ta, która dała jemu wcześniej tę tykwę, pojawia się ponownie. A silhouette that looks strangely like the one who gave him the gourd appears. Na znak pokoju, as a sign of peace, Ben ofiaruje dziwnej postaci ten niesamowity kamień. Ben offers the strange rock to the silhouette. Jak nazywa się ten przedmiot? Pyta przybysz. What do you call this object? The stranger asks. Ben myśli przez kilka minut, zanim odpowie. Ben thinks for a few minutes before answering. Ofiaruję ci w darze piaskową różę. I present to you the rose of sands. Kiedy powrócił do domu, when he returned home, legenda mówi, że sułtan ofiarował córkę swej ręki temu, kto przyniesie mu największą i najpiękniejszą piaskową różę. The legend has it that the sultan offered his daughter's hand to the one who would bring him back the biggest and the most beautiful sand rose.